Walczymy dla Pana. Pod tym hasłem chcemy przeżywać tegoroczny Wielki Post. W każdą środę będziemy starali się pogłębić naszą wiarę, a naszym przewodnikiem będzie ksiądz Tadeusz Dajczer w swojej książce Rozważania o wierze, wydanej w edycji Świętego Pawła. Doświadczenie wiary i życie sakramentalne jest wyrazem walki duchowej i wskazuje nam, że w życiu codziennym utrzymanie pamięci o Bogu jest możliwe, ale trzeba przywoływać i powracać do niej na różnorakie sposoby. Trzeba dbać o modlitwę, o czytanie Słowa Bożego, o dzielenie się wiarą z innymi ludźmi, o pewne gesty, które warto wykonywać i symbole, które dobrze mieć przy sobie. To wszystko znajdziemy na Eucharystii. Oddajmy więc głos księdzu Tadeuszowi Dajczerowi. Między wiarą a sakramentami istnieje ścisła współzależność. Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii podkreśla, że sakramenty nie tylko zakładają wiarę u przyjmujących, lecz dają również jej wzrost, umacniają ją i wyrażają. Wiara jest zawsze wstępnym warunkiem skuteczności sakramentów, których moc sprzęga się z jej mocą. Teologia dogmatyczna podkreśla, że sakrament, choć działa własną mocą, ex opere operato, w przypadku braku wiary pozostaje bezowocny. Wielu chrześcijan, mimo częstego przystępowania do sakramentów świętych, nie rozwija się duchowo wskutek małej wiary i wynikającego stąd braku zaangażowania w zbawcze dzieło Chrystusowej śmierci i zmartwychwstania, które realizuje się poprzez sakramenty. Ofiara Chrystusa ma swoją skuteczność tylko u tych, którzy łączą się z męką Chrystusa przez wiarę i miłość, powie święty Tomasz z Akwinu. Im więcej jest w tobie wiary i miłości, tym skuteczniejsza jest Eucharystia w twoim życiu. Wiara jest uczestnictwem w życiu Boga. Realizuje się w szczególny sposób w sakramentach, które są sakramentami wiary. Poprzez Eucharystię uczestniczysz ze wspólnotą wierzących w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Zanurzasz się wspólnie w to niezgłębione misterium Jego śmierci i zmartwychwstania. Liturgia jednoczy nas wszystkich jako bezpośredni wyraz naszej wiary, szczególnie w czasie Eucharystii. Akt wiary Kościoła nigdy nie jest równie pełny jak w owej chwili. Nigdy nie ma tak wysokiego stopnia świadomości w zjednoczeniu ze zmarłym i zmartwychwstałym Chrystusem, którego powrotu oczekuje Kościół. Nigdy tak mocno nie uczestniczymy w wierze wspólnoty jak w tej chwili, gdy modlimy się wspólnie, gdy wspólnie składamy ofiary i wspólnie jednoczymy się z miłością Bożą, która żyje w Jezusie Chrystusie. W Eucharystii Jezus zanurzy cię w misterium swojej śmierci. Dokona się wtedy twoja przemiana i nawrócenie, śmierć starego człowieka. Mocą działania sakramentu i mocą zbawczej męki Jezusa dokona się też w tobie zmartwychwstanie i odrodzenie. Zanurzenie w zmartwychwstanie Chrystusa sprawi, że zacznie rodzić się w tobie nowy człowiek, ukształtowany na Jego podobieństwo. Jeżeli wiara jest przylgnięciem do osoby Chrystusa, to przyjęcie Chrystusa i przylgnięcie do Niego znajduje pełny wyraz dopiero w Eucharystii, która jest kulminacją wiary. Podczas Eucharystii Chrystus staje się darem składanym Ojcu za nas. Na mocy powszechnego, królewskiego kapłaństwa również my jesteśmy wezwani do składania Bogu całkowitego daru z nas samych wraz z ofiarowującym się Chrystusem. Przylgnięcie do Niego oznacza wejście w komunię z Jego darem. Oznacza oddawanie życia po to, by zamieniać je na służbę Kościołowi i braciom.
Celem Eucharystii jest Twoje nawrócenie. Twoje odwrócenie się od własnej woli, tak by Twoja wola zaczęła coraz bardziej znikać na rzecz służenia innym. Idziesz do Komunii Świętej, aby się nawrócić, aby odtąd już Chrystus królował w Twoim sercu, by Jego wola stawała się dla Ciebie najwyższą wartością. Każda Komunia Święta winna utwierdzać Twoje przylgnięcie do Jego woli. W związku z tym powinieneś oczekiwać, że Jezus będzie krzyżował Twoje plany. Eucharystia ma Cię do tego przygotować, ma przyczyniać się do zamierania Twojego egoizmu, by mógł wzrastać w Tobie Chrystus. Jeżeli wiara jest oparciem się na Chrystusie i powierzeniem się Jemu, to w Eucharystii powinieneś powierzyć Mu wszystkie swoje sprawy, lęki, niepokoje. Eucharystia będzie przynosiła Ci wtedy pokój, który rodzi się z wiary w odkupieńczą moc Jezusowej ofiary. Z wiary, że On odkupił Cię również od lęku, niepewności i stresów, od wszystkiego, co niszczy Twoje życie duchowe bądź zdrowie psychiczne czy fizyczne. Przez wiarę będziesz mógł przyjmować owoce odkupienia. Jeżeli wiara jest uznaniem własnej bezradności i grzeszności oraz oczekiwaniem wszystkiego od Boga, to Eucharystia jako par excellence sakrament wiary domaga się od Ciebie postawy bezradnego dziecka i postawy grzesznika, który niczego tak nie pragnie jak uzdrowienia ze swojego zła. Próbuj stawać w czasie mszy świętej jak ten trędowaty z Ewangelii i proś, by Jezus oczyścił Cię z trądu egoizmu, z trądu Twojej pychy, z trądu lęku o siebie, pośpiechu, niepokoju i smutku, z trądu zbytniego zabiegania o sprawy doczesne, bo to wszystko uniemożliwia wzrastanie Chrystusa w Tobie. Dzięki wierze będziesz w czasie mszy świętej odkrywał siebie, swoją grzeszność i potrzebę odkupienia. Zaczniesz coraz bardziej na miarę pogłębiania się Twojej wiary widzieć siebie w prawdzie. Dostrzeżesz swój trąd grzechu i wtedy poznasz, jak jesteś niegodny Eucharystii, a jednocześnie jak bardzo potrzebujesz jej zbawczego działania w swoim życiu. Twój wzrost w wierze umożliwi Ci odkrywanie w czasie eucharystycznej ofiary realnej obecności Jezusa i odkrywanie uobecniania się Jego odkupieńczej ofiary. Zaczniesz coraz bardziej poznawać, kim On jest i co dzieje się na ołtarzu, aby codzienne przyjmowanie Eucharystii nie powodowało rutyny i nie niszczyło Twojej wiary. Próbuj uczestniczyć we mszy świętej tak, jakbyś uczestniczył w niej po raz pierwszy lub po raz ostatni w swoim życiu. Pomyśl, jak głęboko musi przeżywać kapłan mszę świętą, prymicyjną, swoją pierwszą mszę świętą. Z pewnością, kiedy bierze on wtedy w swoje ręce ciało Chrystusowe, to jest to dla Niego rzeczywiście ktoś. Może nieraz w tym momencie ręce Mu drżą? To jest ta wiara niezniszczona rdzą rutyny. Pomyśl o pierwszej komunii świętej konwertyty, który najpierw przygotowywał się do chrztu, potem przyjął Eucharystię. Może kiedy jego usta po raz pierwszy przyjmowały ciało Pańskie, też drżały? Bo bardzo żywa była jego wiara, że to przecież Bóg jest w tej chwili na jego ustach, że przychodzi do jego serca, że znalazł się w obliczu niezgłębionej, pełnej grozy i majestatu tajemnicy. Mysterium tremendum. Pomyśl, Eucharystia to szkoła walki duchowej. W tej walce
nie tyle kształtuje się spokój i całkowite skupienie, co gorące pragnienie bycia przy Panu. Życie chrześcijanina nie jest wtedy idealne, gdy przychodzi spokój, ale wtedy, gdy zaakceptuje i przyjmie to, że musi prowadzić duchową walkę, a siłę do niej czerpie od zmagającego się Jezusa.